Panie Antoni, dwa pytania. Pierwsze, był taki postulat w pewnym momencie, że wszystkie ciała, wszystkie trumny będą otwarte i wszystkie ciała będą poddane porządnej sekcji zwłok w Polsce. Jaki jest los tego postulatu? To jest jedna sprawa. A druga, pan się z racji swoich politycznych zajęć interesuje polityką polską i to, co było przed Smoleńskiem, a co się prawie na pewno jakoś wiąże, pewnie jest panu znane. Otóż historia jest taka. Czy jest prawdą, że Lech Kaczyński pośredniczył sprzedaż Gruzji przeciw lotniczego systemu rakietowego izraelskiego, który spowodował to, że pierwsza eskadra, która tam leciała na Tbilisi, czy tam gdzieś, została zdziesiątkowana przez ten system rakietowy. I w związku z powyższym to jest coś, czego tacy ludzie jak Putin nie darują. Drugiej rzeczy, której tacy ludzie jak Putin nie darują, to było wystąpienie Lecha Kaczyńskiego, mam nadzieję, że wszyscy je słyszeli, na wieżu w Gruzji. To jest pośrednia odpowiedź temu panu, który pytał, jaki był, dlaczego. Otóż dlatego, że ktoś po prostu, jak to się mówi, śmiał obrazić Rosję, śmiał upokorzyć Rosję. Natomiast głównie interesuje mnie sprawa tych ekshumacji. No i bardzo chętnie usłyszę, czy jest prawdą, czy pan zna tę historię pod tytułem pośrednictwo w zakupie tego systemu przeciwlotniczego rakietowego i tak dalej. Może warto od tego zacząć, pytania zacząć. Nie chciałbym, żebyście państwo odebrali to jako wymyk i jako taką ucieczkę, ale tak bywa, że jeżeli w tak delikatnej sprawie, a pan rozumie, że zadał mi pan pytanie, to bardzo trudne do publicznej odpowiedzi, to jest dosyć banalne, ale jak się popełni błąd, to potem się konsekwencje tego błędu trzeba, tak powiem, ponieść. Tę rolę w Gruzji podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej nie odegrały żadne rakiety izraelskie, tylko rakiety produkcji polskiej GROW. Tyle w tej odpowiedzi, nic więcej w tej sprawie mówić już nie będę. Jeżeli zaś chodzi o pytanie pierwsze, to jest, znaczy ja rozumiem, że dziennikarz ma pewną perspektywę, w której cokolwiek zostanie powiedziane, może zostać uogólnione jako postulat społeczny. Ja niestety nie słyszałem takiego postulatu społecznego. Ja nigdy nie słyszałem, żeby jakaś wielka gazeta, nawet mała gazeta, poza Gazetą Polską, napisała, tylko do rzeczy by napisała. Trzeba, koniecznie, będziemy domagali się, żeby został dokonany ten obowiązek wynikający z kodeksu postępowania karnego, zrobienia wszystkich sekcji tym, którym nie zrobiono. To jest, uważamy, naszego pisma jedno z istotnych zadań. Wiem, że nie możemy zrobić, ale tyle, żeby minimum prawa było w Polsce przestrzegane, możemy zrobić. I na przykład to rzecz, albo ktokolwiek inny, prawda, będzie co w każdym numerze przypominał, jak z tą karnawiną, a oprócz tego nie zrobiono sekcji zwłok. To prawda, że nie ma jedzenia, to prawda, że jest bezrobocie, to prawda, że rząd Tuska kradnie, ale oprócz tego nie zrobiono sekcji zwłok. Ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek się tego podjął, z którychkolwiek mediów. Z tą pewnością nie zauważyłem. Słyszałem po prostu. A no tak, nie, no ja też, no chodzę wśród ludzi, mieszkam w 15-osiedlowym bloku, no jeżdżę windą, ludzie różne rzeczy mówią, ale to, żeby jakaś instytucja wzięła sobie, poza zespołem parlamentarnym, wzięła to sobie jako rzecz, która jest oczywista, to niestety nie słyszałem. A niestety mam pewne doświadczenie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Czego się nie wyszarpnie, tego nie będzie. Takie jest doświadczenie. Ze wpływem posłów? No oczywiście, że tak. No to wszyscy adwokaci nasi dostawiają i nasi, ci, którzy się tym, którzy reprezentują rodziny i współpracują z zespołem parlamentarnym, to nie są wszyscy pełnomocnicy. Jest wielu pełnomocników i są rodziny takie, które nie chcą zespołem współpracować. To jest oczywiste, przecież taka jest po prostu prawda. Chociaż nie jest to tutaj podział na komunistów i niekomunistów. Tak też nie jest. Są rodziny, których
których ci, którzy polegli tragicznie, pochodzą do środowisk lewicowych, czyli środowisk PZPR-owskich, którzy chcą wiedzieć, jak było. Chcą wiedzieć, jak było, bo to nie jest sprawa prawicy i lewicy. Bo my nie dzielimy śmierci na śmierć tych, którzy byli w SLD i tych, którzy byli w Prawie i Sprawiedliwości czy w Platformie Obywatelskiej. To jest rzecz narodowa i koniec. I już. I nikt mi nie wmówi, że tutaj się kierujemy jakimkolwiek politycznym punktem widzenia, bo tak nie jest. Wracając do tego, to powinno być, to musi być zrobione. To jest pierwsza rzecz, która powinna być zrobiona i ci, którzy doprowadzili do tego, że to nie jest zrobione, muszą prędzej czy później za to odpowiedzieć przed sądem. Muszą. Po to, żeby prawo w Polsce było rzeczywiście szanowane. No ale jest inaczej i trzeba sobie zdawać sprawę, że jeszcze trzeba będzie się trochę naszaptać, żeby do tego doprowadzić. Jak doprowadzić? To wszystko, tak? Ostatnie pytanie. Znaczy nie pytanie, tylko nawiązanie do tego pytania wcześniejszego, czy to przypadek, czy nie przypadek, że 10 kwietnia, to znaczy z jednej strony oczywiście 10 kwietnia był dobrą okazją, bo wiadomo było, kiedy dokładnie i w jaki sposób prezydent się tam znajdzie, ale jest to ciekawa hipoteza o tyle, że chociażby między innymi 22 lipca też nie był przypadkową datą, prawda? Znaczy on nie tak sobie został wybrany, tylko na pamiątkę tego jeszcze 18 wieku. No tak, bo prawdą jest, że Rosjanie to naród szachistów, ale chcę powiedzieć, że Arabowie też nie są źli w szachy, więc naprawdę bardzo proszę, żeby tutaj jednostronnie nie gromadzić dowodów psychologicznych, które sprawi, że jutro ukażą się artykuły, że tutaj w klubie rodzina postawiono tezę, orzeł tutaj oskarżył przez narodę i tak dalej, i tak dalej. No więc ja nie dam się zepchnąć w żadnym wypadku w tę stronę, ale znaczy przede wszystkim jedno i tutaj także mam chciałbym, ale Państwu wszystkim, proszę Państwa, bez względu na wyobraźnię Państwa, każdego z nas, co do okrucieństwa poszczególnych osób, złych cech charakteru poszczególnych decydentów na świecie, kimkolwiek by byli, w moim głębokim przekonaniu jest absolutną rzadkością, którą na palcach ręki można policzyć, wydawanie poleceń dokonania zabójstwa politycznego z emocji. Dlatego, że ktoś się chce zemścić. To naprawdę na palcach lewej ręki można policzyć. Żaden ze znanych mi dyktatorów, decydentów i tak dalej, jakkolwiek by historia go oceniała jako najstraszniejszego przestępcy i tak dalej, nie podejmował takich decyzji ze względów emocjonalnych, tylko ze względów kalkulacji politycznej. Kalkulacji politycznej. No i powtarzam, zawsze trzeba sobie zadać pytanie, kto zyskał. Z tego punktu widzenia warto sobie zadać pytanie, co się stało z polityką polską po roku, po 10 kwietnia 2010 roku. No naprawdę warto sobie zadać to pytanie. Ja powiem to bardzo króciutko i schematycznie, a coś, od czego powinienem zacząć może dzisiejsze spotkanie, ale może warto i je tym skończyć. Przez 4 lata Polska była prowadzona przez ludzi, wśród których decydującą rolę odgrywał Lech Kaczyński, którym w niesłychanie krótkim czasie udało się zrealizować to, o czym marzyli i próbowali, choć w różnej formule geopolitycznej i ideowej, zrealizować zarówno Dmowski, jak i Piłsudski. A oczywiście nie ma żadnego, moim zdaniem, żadnego dowodu, żadnego przesłania i kontynuacji myśli Jagiellońskiej, Piłsudczykowskiej. Moim zdaniem to jest nieprawda. To, co realizowano, było autorskim pomysłem tej ekipy, rozpoczętym, a tak się złożyło, że mogę to jako współświadek, delikatnie mówiąc, powiedzieć, a w roku mniej więcej 78, bo jest dokument przesłany na ręce pana prezydenta Cartera, podpisany przez konkretne osoby, które formułują tę koncepcję polityczną, w której się stwierdza jasno, polską racją stanu, a więc nie koncepcją lewicy, prawicy, liberałów, HDP, nie,
racją stanu, tak jak racją stanu w Wielkiej Brytanii jest, żeby kontynent się kłócił i żeby nigdy nie był zjednoczony. Jak racją stanu Niemiec i Rosji jest dążenie do sojuszu niemiecko-rosyjskiego. I wszystko jedno, kto stoi na czele tego państwa, zawsze do tego dąży. Jak wszystko jedno, kto stoi na czele Wielkiej Brytanii, zawsze dąży tak samo, takiej samej polityki europejskiej. Tak racją stanu Polski, powtarzam, racją stanu jest stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i niepodległości między Odrą i Kaukazem, Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim i Adriatykiem. Powiem, to jest racja stanu, to nie jest polityka jagiellońska, to nie jest polityka piłsudczykowska, to nie jest polityka, której ktoś koniecznie musi dążyć na przykład do rozbicia Rosji po szwach narodowych, jak pisał w znanym memoriale Józef Piłsudski, prawda? Pięć stron. A cała wielka idea geopolityczna. Otóż, ale to nie jest żadna, to jest coś innego. To jest wyciągnięcie wniosków z polskiej historii, to jest wyciągnięcie wniosków z historii europejskiej, to jest zrozumienie, jak wiele nas łączy na tym obszarze przy wszystkich strasznych różnicach i wielkich tragediach między nami, które miały miejsce. I to jest stwierdzeniem, to jest linia wynikająca z obiektywnego stanu rzeczy. Jeżeli nie wytworzymy przestrzeni wolności na tym obszarze, nie będzie Polski. Tak jest. Ale będzie sojusz rosyjsko-niemiecki, który zawsze w naszej historii początkował likwidację kraju. Zawsze. Jak istniejemy 1200 lat jako państwo. Jak istniejemy 1200 lat jako państwo, zawsze sojusz rosyjsko-niemiecki w konsekwencji, to mogło być 10 lat, to mogło być 20, to mogło być 100 lat, ale musiał prowadzić do likwidacji państwa polskiego i to jest po prostu nieuchronność wynikająca z zasad geopolityki. Otóż to zrozumiał Lech Kaczyński, to zrozumiała tamta ekipa. I co więcej, udało im się to zrealizować de facto. Po dzień dzisiejszy są tego ślady, są elity i w każdym z tych państw są ludzie, do których możecie pojechać na szczeblach nie tylko parlamentarnych, ale i rządowych, którzy tę ideę, jak tylko będą mogli, to będą realizowali i wiedzą, że dla nich także to jest idea, fundamentalna idea ocalenia ich państw i ich narodów. Mówię o tym dlatego, żebyście państwo zdawali sobie sprawę. Oni zginęli za wielką sprawę. Wielką sprawę. Nie z nienawiści, nie że nawet chcieli komuś dać odcisk. Tylko dlatego, że zaczęli realizować polską rację stanu, która gwarantowała nam istnienie jako narodu i jako państwa. I na tym też polega wartość tego, czym się teraz zajmujemy, bo nie zajmujemy się przeszłością tylko. I nie chodzi nam też o zemstę ani na panu Tusku, ani na na tym nieszczęsnym arabskim. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przetrwała idea, kierunki działania, myśl polityczna, która ma stać się obowiązkiem polskiej inteligencji. Obowiązkiem, która ma kształtować polską myśl narodową i państwową. Polską racją stanu jest sfera wolności, niepodległości i dobrobytu gospodarczego na tym obszarze, który leży między Odrą a Kaukazem, między Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim. Dlatego oni zginęli, ale dlatego my mamy żyć i to zrealizować, bo ciągle ta szansa istnieje. Ciągle ona istnieje. Bardzo, bardzo państwu. Na to spotkanie dziękuję. Chyba to dla mnie naprawdę i przyjemność do dnia i wielki zaszczyt. Ja też nie wiem, że rozmawiam z panem. Dziękuję. Pozdrawiam.